empezar desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo, en tu dicha se oculta dolor. Vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa. Y al final sabrás que el amor deja sin alma. Restauracja Estrella de Mar. Trudno mi uwierzyć, że moja córka mogła zrobić coś takiego. Też nie chcę myśleć, że moja siostra jest zamieszana w przestępstwo, ale ten telefon był bardzo dziwny. Biorąc pod uwagę to wszystko, myślę o przyjęciu propozycji Marcosa. Jak to? Nie rozumiem. Może gdy zostanę liderką partii opozycyjnej, twoja siostra zrozumie, że nikt nie jest w stanie mnie zastraszyć. Czyli nadal będziesz z nią walczyć. Nie walczę, ale chcę, by Paloma była znów taka jak kiedyś. Teraz jest kobietą zaślepioną przez władzę. Musi wreszcie zrozumieć, że nie może rujnować ludziom życia. Więc albo wróci na właściwą drogę, albo będziemy walczyć. Maczałaś palce w morderstwie Sandry i dlatego to wszystko wymyślasz? Nie słuchasz mnie, Sandra wciąż żyje. To ty nie słuchasz. Nie widziałaś, że ją pochowali? Gdzieś ją ukryli. Jeśli byłaś w to zaangażowana, nie pogrążaj się bardziej. Wypuść Leonarda. Mówiłam już, że nie mam nic wspólnego z tym wypadkiem, bo Sandra żyje. Leonardo nie umrze, ale będzie dalej rządził. Sama tego dopilnuje. Dokąd idziesz? Zrozum wreszcie, że on musi być w szpitalu. Jego rodzina chce go zobaczyć. To jest dla niego najlepsze miejsce. Koniec, kropka. To koniec. Jeśli nie powiesz rodzinie, gdzie jest Leonardo, sam to zrobię. Ani się waż. Nie próbuj mnie zdradzić. Leonardzie, wiem, że nigdy się nie dogadywaliśmy. Obarczasz mnie winą za wszystkie nieszczęścia w twojej rodzinie. Ale to nieprawda. Błagam, by życie dało mi okazję ci to pokazać. Musisz się wybudzić. Masz córkę i syna, którzy cię potrzebują. Ludzie cię wybrali, bo wiedzą, że możesz zrobić coś nowego. Musisz się wybudzić dla dobra swojej rodziny i dla Palomy. Jeśli się nie wybudzisz, ona bardzo źle skończy. Nie płacz już, proszę. Możesz uspokoić swoje dziecko. Pracuję, nie mogę się skoncentrować. Co mam zrobić? Nie chcę spać. Nie wiem, daj jej butelkę, cokolwiek. Już dałam, nie działa. To zrób coś innego. Może zadzwonię do Pauli, ona wie, co robić w tym wypadku. No to dzwoń, bycie matką chyba cię przerasta. Możesz otworzyć drzwi? No nie. Wielkie dzięki. Rezygnuję, poddaję się, skończę to. Co się dzieje, Adolfo? Doniosę na pana Madrida i jego bandytów. Chwileczkę, co się dzieje? Sandra nie żyje i stoi za tym ten mężczyzna. Więc pójdzie do więzienia albo nie nazywam się Adolfo Peralta.
kto to może być? Może Paloma? To może być Amaury. Chodzi z imprezy na imprezę. Idź sprawdzić. Kto to? Mamo, nie! Co się stało? Zostawcie moją córkę, bandyci. Pani córce nic się nie stanie. To pan. Pan przecież... Dokładnie, ma pani dobrą pamięć, więc... Tomasz to pański człowiek. Musi się pani nauczyć nie ufać ludziom, być ostrożniejszą. Dlaczego pan tu wpada w ten sposób? Podobno jest pani bardzo uparta, a ja nie lubię takich ludzi. Ale co ja mam z panem wspólnego? Bardzo wiele. Niestety musieliśmy podjąć takie środki. Zostawcie ją. Lubię robić wszystko po dobroci. Zostawcie moją córkę, ale z panią tak się nie da. Zrozum, że to przestępstwo i to nie przeciw komukolwiek, ale przeciw naszej przyjaciółce. Zrozum, że nie możemy na nikogo donieść. To zagraża naszym rodzinom. Nie obchodzi mnie to. Nie chcę już dłużej milczeć. Słyszysz, co mówię? Zostawcie moją córkę, bo nie ręczę za siebie. Proszę nie wprowadzać nerwowej atmosfery. Nie, póki nie zostawicie mojej córki. Widzę, że nie ma pani pojęcia, z kim rozmawia. Rozmawiam z mordercą, który nie jest mile widziany w moim domu, więc wypuśćcie moją córkę. Puśćcie ją. Wyjaśnię to pani dobrze. Przestanie pani udzielać wywiadów dla mediów, radia i telewizji. Nie będzie pani mówić źle o swojej córce Palomie. Jeśli nie, pani i jej rodzina poniesiecie konsekwencje. Nie boję się pana. Pani wnuczka, biedna mała dziewczynka, będzie musiała ponieść konsekwencje postępowania swojej babci. Jak może pan myśleć o zranieniu niemowlęcia? Jeśli nie da się dobrocią, trzeba siłą. Lepiej niech pani natychmiast opuści kraj. Ty kanalio. Wiesz, że to groźny człowiek, to się źle skończy. Sandra nie żyje. Nie pozwolę temu cholernemu facetowi i jego zabójcom pozbyć się nas. On za to odpowiada i tyle. Nie ma pan prawa tego żądać. Wyjedzie pani jutro rano, albo wiadomo kto poniesie konsekwencje. Byłoby bardzo smutne, gdyby wnuczka musiała zapłacić za błędy babci. Chcę, by jutro nie było pani w kraju. To rozkaz. Chodźmy. Już dobrze, Danielo, poszli sobie. Kim byli ci ludzie? To chyba bandyci, którzy znają Jose i Palomę. Wysłali tu Tomasa, by nas szpiegował. To niemożliwe. Niebezpieczni ludzie są w naszym domu. Wiem o tym skarbie. Już dobrze. Wszystko będzie dobrze. Najwyższy czas. Wreszcie pojawiła się pierwsza dama. Wreszcie zdecydowała się pokazać. Nie możesz ogłosić wyborów. Powiedz, od kiedy masz prawo mówić mi, co mogę, a czego nie. Według prawa, w czasie choroby prezydenta, władzę przejmuje wiceprezydent. Nie możesz ogłosić wyborów. Według prawa, jeśli wiceprezydent zostanie pozbawiony swojej funkcji, marszałek Senatu ogłasza wybory. Zawsze tego chciałeś, prawda? Jestem przekonana, że to ty wysłałeś kogoś, by zabił Leonarda. Jesteś zdrajcą i draniem. Nie jestem mordercą. Jeśli musiałbym się kogoś pozbyć, na pewno byłabyś to ty. Zawsze lubiłeś to miejsce. Przyznaj się, zawsze chciałeś siedzieć na tym krześle. We wszystkich filmach chłopcy z anielskimi twarzami zamieniają się w złych. Thank you.
kasuje. Dokąd idziesz? Jest bardzo późno, muszę iść. Proszę cię, nie idź. Jutro muszę wcześniej wstać, by załatwić jakieś dokumenty. To nieważne, zostań ze mną, nie czuję się dobrze. Chyba jednak nie powinienem. Tylko ten jeden wieczór, dobrze? Nie potrzebuję śmierci Leonarda. Partia musi pozostać u władzy, ale bez ciebie. Jaki ty jesteś mądry, mam dla ciebie propozycję. Niech prezydent podpisze dokumenty i przekaże władzę ministrowi spraw wewnętrznych. To bardzo dobre rozwiązanie. Nie mogę w to uwierzyć. Widzisz? Zawsze dążyłeś do tego, by zająć miejsce Leonarda. Całe życie byłeś zdrajcą. Nic z tych rzeczy. Tak działa polityka. Lepiej by partia pozostała u władzy. W zamian za to proponuję ci wakacje gdziekolwiek chcesz i z kimkolwiek. Leonardo raczej się na to nie zgodzi, bo w śpiączce nie może wyrazić swojej opinii. Nie zgodzi się, bo na pewno mu się to nie spodoba. I właśnie tu musisz odegrać najważniejszą rolę. Nie rozumiem. Proszę cię, byś pomogła mi zmusić Leonarda do rezygnacji z władzy. Powiedziałabyś publicznie, że to naprawdę zrobił. Uczynił mnie za wszystko odpowiedzialnym. To wygodne dla mnie i dla ciebie. Oszalałeś. Nie mów mi, że to nie jest doskonała strategia. Może zrobić pani kawy? Nie, dziękuję, masz już wolne. Przepraszam, że znów się wtrącam, ale błagam. Musi pani być silna. Nie mogę. Nie dam rady, przykro mi, ale w ogóle nie mam siły. Wiem, że to wszystko nie jest łatwe, ale musi pani mieć wiarę. Myślę, że już ją straciłam. Będę się modlić, by pan Leonardo wyzdrowiał i do nas wrócił. Musi pani być silna. Wszystko wkrótce wróci do normy. Zrobiła pani pierwszy krok, odzyskała dom. Proszę już nie płakać, tylko się przespać. Tak. Dobranoc, miłych snów. Dziękuję. To chyba nie jest najlepszy sposób. A kto mówi, że najlepszy? Pomyśl o sobie, jesteś sama i zniszczona. Przyznaj, że zostałaś uwięziona w ślepej uliczce. To twój koniec. To nieprawda i nie mów, że jestem sama, bo to nieprawda. Daj spokój, Palomito. Nie widzisz, że ludzie cię zdradzili, bo widzą, że nie ma wyjścia? Nawet Anibal, on jest przy mnie. Przykro mi cię poinformować, że zdradził cię za $1,000,000, które zapłaci Anna Milena. To nieprawda. Dobrze wiesz, że z nim wszystko jest możliwe. Możesz w to nie wierzyć, ale poprosił o $1,000,000 za informację, gdzie ukrywasz Leonarda. Więc mam dla ciebie drugą propozycję. Może ty nam powiesz, gdzie jest Leonardo i dostaniesz ten milion. A co potem? Jeśli nie może podpisać, sfałszujemy podpis. Pozostanę u władzy, ty pojedziesz na wakacje. Jemu się pogorszy, a ty pozbędziesz się problemów. Bardzo ciężko pracowałaś, by dojść do tego miejsca. Jestem pewien, że zasługujesz na dużo więcej niż $1,000,000, prawda? Już idę. Co tu robisz tak wcześnie? Co się stało?
Musisz mi pomóc, by aresztowali tych bandytów. Jakich bandytów? Facundo Madrida i jego ludzi. Nie możesz zadzierać z tymi ludźmi, trudno ich złapać, ale dlaczego? Trudno, to przestępcy. Tak, ale nie ma na to dowodów, nic nie możemy zrobić. Szantażowali mnie, to dowód. Proszę, musisz mi pomóc, to pilne. Bóg wie, co ten człowiek może zrobić mojej rodzinie i mnie. Cześć, Federico. Estrelo, Marcos. Co ci powiedział? Czego chce? Powiedział, że jeśli nie opuszczę dziś kraju, zabije mnie i moją rodzinę. Jak dobrze jest zacząć dzień od telefonu od pierwszej damy. Nie powiedziałeś mi, że Tomas pracuje w restauracji mojej mamy. Co ty kombinujesz? Dbam jedynie o moje interesy. Muszę być świadomy wszystkich ruchów pani Estreli. Bądź ostrożny z moją mamą, rozumiesz? To zależy od posłuszeństwa tej pani, ale jest chyba bardziej uparta od ciebie. Nie chcę ani słuchać, ani współpracować, a ja potrzebuję szybkich rozwiązań. Widziałem Christinę, nie jest z nią dobrze. Biedna dziewczyna, jak ma się czuć? Nikt nie zasługuje na tyle nieszczęścia. Zdecydowanie Paloma zachowała się źle wobec wielu ludzi. Na szczęście zdążyłem z tego wyjść, bo przechodziłbym przez to samo. Twoja siostra to naprawdę zła osoba. Nie musisz mi tego przypominać. Wiem, że nie jest święta, ale to moja siostra. Nie mogę jej zostawić, tak wiem. Mówię to dlatego, że zachowuje się bardzo nie fair, nie obchodzą jej ludzkie cierpienia. Tak, to smutna prawda. Prędzej czy później będzie tego żałować. Albo będzie żałować, albo ludzie wystawią jej za wszystko rachunek. Wiesz co? Proszę tylko, by nic złego jej się nie stało. Niech szybko żałuje, bo inaczej prezydent umrze. Dlaczego tak mówisz? Zamach był poważny, nie będzie łatwo z tego wyjść. Wiesz, gdzie jest Paloma? Przez wzgląd na naszą przyjaźń, powiedz mi, gdzie jest Paloma. Gdzie ukrywa prezydenta? Cześć, co się stało? Co tu robisz o tej porze? Cześć, Rafaelo, co się stało? Muszę wrócić do tego domu, nie mogę zostać u Anibala. O Boże, co się stało? On oszalał, jest bardzo dziwny. Wdał się w dziwne sprawy, jestem przerażona. Ale jakie dziwne sprawy, co masz na myśli? Jestem absolutnie pewna, że prowadzi nielegalne interesy. Wiesz, że ja nie akceptuję czegoś takiego. O czym ty mówisz? A co z wyjazdem do Miami? Nie będzie wyjazdu do Miami. Nie chcę skończyć jak Sandra. Faceci, którzy zabili Sandrę, ścigają Anibala. Potrzebuję 2 biletów pierwszej klasy do Miami. Jak najszybciej. Świetnie. Mariano, Anibal to zdrajca. Chce lecieć do Miami i mnie zostawić? Czego od niego oczekiwałaś? Dzięki mnie ma to wszystko. Myślałam, że to przyjaciel. Zrozum, że nie masz przyjaciół. Otaczają cię ludzie, którzy czegoś od ciebie chcą. Tak, a co z Adolfo? Nadal wierzysz w jego lojalność? Straciłaś już jego przyjaźń. A ty? Mogę wierzyć w twą lojalność? Palomo, proszę cię tylko, byś wypuściła Leonarda. Rodzina musi zabrać go do szpitala. A jeśli przyjmę pieniądze od Juana Pablo? Z takimi pieniędzmi możemy stąd wyjechać. Nie, bo Juan Pablo proponuje ci brudną forsę, to ohydne. To nieważne. Wyjedźmy stąd i zapomnijmy o wszystkim, bądźmy szczęśliwi. Nie, Palomo, przykro mi. Nie mogę. Pomyśl o cierpieniu tej rodziny.
Nie wiedzą, co z Leonardem, nie widzieli go. Nie chcę mieć problemów, powinieneś zrobić to samo. Mam siedzieć z założonymi rękami, a Paloma będzie robić, co chce? Życie wystawi jej rachunek. Nic cię to nie kosztuje, pomyśl o tym. Jeśli to zrobisz, pomożesz wielu ludziom. Nic nie wiem, a gdybym wiedział, i tak bym nie powiedział. Jestem zmęczony angażowaniem się w problemy mojej mamy. Wystarczy mi problemów Nancy. Do zobaczenia. Wszyscy są zdrajcami, a potem mnie osądzają. Nie mów tak. Musisz ponieść konsekwencje swego działania. Zrobię to. Ale dopóki nie dowiem się, kto strzelał do Leonarda, nie ruszę się stąd. Musisz wypuścić Leonarda. On potrzebuje specjalnej opieki, by wyzdrowieć. Nie, Leonardo tutaj zostanie. A ty będziesz cicho. Ty i Adolfo. Zostaliście tylko wy dwaj. Jeśli mnie zdradzicie, umrę. A Mauri próbuje dowiedzieć się od Angela, gdzie jest Paloma. Myślisz, że mu powie? Przez wzgląd na ich przyjaźń powinien mu zaufać. Nie chcę być pesymistą, ale nie sądzę, że mu powie. Chcę tylko wiedzieć, gdzie jest tata i jak się czuje. Nie wiem, myślę, że alternatywa mamy jest lepsza. Jaka alternatywa? Anibal za $1,000,000 powie, gdzie jest tato. Tak nie może być. Gdzie jest mama? Poszła wczoraj późno spać. Nie budziłam jej jeszcze. Pójdę z nią porozmawiać. Nie może grać w jego grę. Nie da się przekonać, Adolfo. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Teraz skupiam się na tym, by dowiedzieć się, kto chciał zabić Leonarda. Jeśli Adolfo nie chce pomóc, nie mogę nic zrobić. Co masz na myśli? Mówiłaś, że na pewno był to Juan Pablo. Nie, on był ze mną wtedy, gdy do mnie dzwonili. Wyszedł z domu dokładnie wtedy, gdy ja. Przecież mógł kogoś zatrudnić. To bardzo dziwne. Był tam martwy policjant, więc osoba, która to zrobiła, nie chciała świadków. Jeśli kogoś się zatrudnia, to przyjeżdża, wykonuje zadanie i odjeżdża. Osoba, która dzwoniła, wiedziała wszystko o zamachu, znała mnie i ofiarę. Jedynie Sandra znała ciebie, Leonarda i twoich wrogów. Dlatego Adolfo myśli, że zabiła się z zemsty. Myślisz, że to mogła być ona? Nie. Ale jestem pewna, że to Sandra dzwoniła, wiedziała o zamachu. Mamo, obudź się. Coś się stało? Chodzi o to, że wszyscy martwimy się o tatę. Chcemy wiedzieć, gdzie on jest. Chcemy usłyszeć to, co wie ten idiota Anibal. A ty tu pijesz. Koniec tych kazań, chcę być sama. Mamo, obudź się, musimy porozmawiać. Mam przynieść pani lekarstwo lub kawę? Nie, musimy poważnie porozmawiać. Dość już kawy i lekarstw, by ukryć prawdę. Wiem, że wielu ludzi miało powody, by zabić Leonarda. Dobrze, więc jeśli nie Sandra, to kto? Mam kilku kandydatów, ale wiem jedynie, że osoba, która to zrobiła, na pewno była nam bliska. Anibal albo Juanita. A może ktoś znacznie bliższy, kto chciał się zemścić? O kim myślisz? O kimś zazdrosnym. Bardzo zazdrosnym. Mamo, musisz wyjechać. Nigdzie się nie ruszam, to mój dom. Nie jestem przestępcą, nie wyjadę. Nie bądź taka uparta, wiesz, że ten człowiek to przestępca. Zróbmy tak, jak mówi. Proszę pomyśleć o Palomicie. Ona nie może za to zapłacić. Nancy, chyba żartujesz. Nie pozwolę, by dziecku coś się stało. Jak możesz tak mówić? Chodź, kochanie, moja Palomito. Chodź do mamy, proszę. Masz instynkt macierzyński. Zwykle jesteś zbyt zajęta.
klienta, by się nią zajmować. Estrello, dość. Twoje dzieci mają rację, jesteście w niebezpieczeństwie. Możemy być odważni, ale nie możemy się narażać. Nie rozumiem cię. Prosisz mnie, bym została szefową partii, a teraz mam się spakować i wyjechać? Nadal chcę, byś była głosem partii, ale twoje życie jest ważniejsze. Marcos ma rację. Pomyśl o tym przed następnym wywiadem dla gazety lub radia. Jesteś ważniejsza. Nigdzie się nie wybieram. To jest mój dom. Nie wyjadę. Zrozum, że wszyscy jesteśmy w niebezpieczeństwie. To nie zabawa, bo to nie jest zwykły przestępca, ale najgorszy z najgorszych. Nic wam nie będzie. Spakujcie się teraz i jedźcie do domu Santandera, rozumiesz? Muszę wyjaśnić, co się stało. Jak długo pijesz? Od kilku dni. Nie, od 2 miesięcy. Ukrywałaś to, nic nie wiedzieliśmy. Hortensio, dlaczego nam nie powiedziałaś? Nie chciałam, byś się martwiła. Byłaś zajęta ślubem. Najważniejsze jest podjąć decyzję. Narzekanie nie pomaga. Czyli ty też wiedziałeś i nie powiedziałeś. Chwileczkę. Przestań obwiniać innych. To mój problem i muszę go rozwiązać. Rozwiązujesz go bardzo dobrze, wypijając zawartość barku. Wszystko to jest dla mnie bardzo trudne. Nie daję rady przetrwać dnia bez picia. Bardzo się boję, że twój ojciec umrze. Codziennie próbuję rzucić picie. Mówię sobie, że to ostatni raz. Ale przychodzi cierpienie, rani moje serce, a w bólu pomaga mi tylko alkohol. Mamo, przestań się tłumaczyć, tylko skończ z tym nałogiem. Cristino, mama tego nie kontroluje. To już choroba, spróbuj to zrozumieć. Jak tylko skończy się ten koszmar, przestanę pić. Nie, mamo, wystarczy. To i tak już za mocno się rozwinęło. To jasne, że nie jesteś w stanie podejmować decyzji. Podejmiemy je za ciebie i będą drastyczne. O czym ty mówisz? Dlaczego mają się tam przeprowadzić? Bo tam jest pełno ochroniarzy. Będziecie tam bezpieczni. Myślę, że to dobry pomysł. Już widzę ich minę, gdy zobaczą w drzwiach Nancy, Angela i dziecko. Pani Anna Milena na pewno to zrozumie. Robiłam to wszystko, by jej pomóc. Myślę, że nie spodoba im się ten pomysł. Nie, ja się tym zajmę. Wszyscy, Daniela i Mirta też będą musieli udać się do tego domu, a ty? Zostanę tu. Zajmę się tymi przestępcami. Skończą w więzieniu. Jak mogłaś pomyśleć, że zostawimy cię samą, gdy coś ci grozi? Nie martw się, synu. Umiem o siebie zadbać. Nie ma mowy. Pomogę ci. Będę cię pilnował. Myślałaś, że cię zostawię? Zrobię, co mogę, by Madrid trafił do więzienia. Nie martwcie się. Zajmę się waszą mamą. Cześć. Co to za miny? Rozweselcie się, mam dla was dobrą wiadomość. Jaką? Paloma chce z tobą rozmawiać. Po co? To akurat nieważne. Liczy się to, że to doskonała okazja, by zastawić na nią pułapkę. O czym ty mówisz? Zatrudnimy grupę ludzi, by ją śledzili. Zobaczymy, gdzie ukrywa Leonarda. Jest bardzo inteligentna, jej ludzie pewnie obserwują dom. Więc trzeba mieć pewność, że ona nie ma o tym pojęcia. Mówię o profesjonalistach. Minister kultury współpracuje z Facundo Madridem. To jeden z najgorszych dealerów w kraju. Tak, i naraził cały teatr na niebezpieczeństwo. Chciał przemycić narkotyki w bagażach na turnę do Europy. Co? Ale nie wszystko poszło tak, jak Anibal tego chciał, bo narkotyki nie znalazły się w bagażu, ale zostały w teatrze. Anibal je znalazł i nie oddał, ale sprzedał i zatrzymał pieniądze. Ten zły człowiek przyszedł i zażądał pieniędzy, więc co zrobił Anibal? Okradł teatr, by spłacić tego szczura. Ten człowiek nie jest uczciwy. Doprowadził teatr do bankructwa. Ma pan jakieś dowody? Nie mam dowodów, bo te narkotyki już nie istnieją. To znaczy, nikt ich nie ma. Ale można sprawdzić księgowość teatru. Wtedy będzie jasne, że Anibal okradł teatr. To niebezpieczny człowiek.
Wyślę mój zespół, by to zbadał. Jeśli to prawda, kraj musi o tym wiedzieć. Ale proszę się pośpieszyć, bo Anibal wykonał mnóstwo złych ruchów, co zagraża życiu wielu ludzi. Wciągnął w to ludzi, którzy nie mają z tym nic wspólnego. Kochanie, dlaczego nie odbierasz? Mam już bilety. Czekam tylko na pieniądze. Miami na nas czeka. Kocham cię. Anibal, muszę z tobą porozmawiać. Aniby o czym? Chcę wiedzieć, gdzie jest Paloma. Uważasz, że to właściwy moment? Każdy chce to wiedzieć. Ta informacja jest warta złoto. Muszę z nią pilnie porozmawiać. Wiele osób chce to zrobić, ale ze mną jest inaczej. Bardzo kocham Palomę, wiesz to. Zawsze byłem przy niej i wiem, że teraz przeżywa trudne chwile. A będzie jeszcze gorzej. Dlatego muszę ją zobaczyć, powiedzieć jej, że może na mnie liczyć. Skąd wiesz, że chcę cię zobaczyć? Ponieważ jestem lojalny, zawsze przy niej byłem. Jeśli będziesz z nią rozmawiał, powiedz jej, że jestem tu i czekam, że może liczyć na moje wsparcie, kiedy go potrzebuję. Na pewno jej to przekażę. Gorzej będzie z tą pierwszą prośbą. Nie wiedziałam, że sytuacja jest tak trudna. Gdyby tak nie było, nie prosiłabym panią o przysługę. Tak, ale trzeba to zgłosić. Nie można milczeć o tym, co się dzieje. Szantażują panią, atakują pani życie. Tak, zaraz dotrą tu media. Powiem im absolutnie wszystko. Jeśli potrzebuje pani pomocy, proszę dać znać. Największą pomocą będzie dla mnie udzielenie schronienia mojej rodzinie. To nie potrwa długo, dopóki nie złapią przestępców. To absurd. Mówimy o rodzeństwie Palomy, twojego wroga. Mi też jest wstyd, że musimy prosić panią o pozwolenie mieszkania tu. Ale proszę zrozumieć, że to jedyny sposób, by się chronić. Facundo Madrid może nam zrobić wszystko. Moja córeczka nie będzie sprawiać problemu. Jest cicha jak ja. Śpi całą noc. Mamy nadzieję, że to nie potrwa długo, ale to nie zależy od nas. Powtarzam, że to rodzina Palomy, naszego wroga. Różnią się od Palomy. To uczciwi ludzie, są zawsze mile widziani w tym domu. Bardzo się cieszę i chcę zobaczyć dom. Ciekawe, jak wygląda mój pokój. Nancy, proszę, bardzo pani dziękujemy. To ogromna pomoc. Tak naprawdę najbardziej martwię się o Estrelę. My też, ale gdy mama coś postanowi, nic nie zmieni jej zdania. Może już donosi na Facundo Madrida? Na pewno nie będzie milczeć. Mafiozo Facundo Madrid przyszedł do mojego domu i szantażował mnie, że jeśli nie będę milczeć, konsekwencje dla mnie i rodziny będą okropne. Biedna Estrela nie wie, co mówi. Kopie własny grób. Musisz jej jakoś pomóc. Co mogę zrobić? Moja matka nikogo nie słucha, nawet mnie. Myślimy, by wciąż być opozycją dla rządu Santandera. Poza tym będziemy nadal bronić prawdy bez względu na konsekwencje. Nie zrobiliśmy nic złego, aby... Co się stało? Dlaczego przerwali? Nie wiem. Ale mam nadzieję, że mama zrozumie, że to szaleństwo. Co robisz? O co chodzi? Jesteśmy na wizji. Przepraszam, ale to koniec wywiadu. Proszę wyłączyć kamerę. Wymierzam sprawiedliwość. Miałeś mnie wspierać, ale nie rozmawiać z mediami. Nie może pan przerywać relacji na żywo. Facundo Madrid musi zrozumieć, że ja się go nie boję, że jestem w stanie potępić go przed całym krajem. Zobaczymy, czy jego złe zamiary są silniejsze niż to. Proszę, spróbuj kontrolować konsekwencje swego działania. Zgadzam się, że trzeba to zgłosić, ale władzom i mieć dowody. Nie w ten sposób. Proszę to wyłączyć. Władze już wiedzą, co się dzieje. Wszyscy wiedzą. Bezpieczeństwo moje i mojej rodziny jest teraz w ich rękach. Jeśli po tym wszystkim ten człowiek nie pójdzie do więzienia, zbyt wiele osób poniesie konsekwencje. Wracamy do wywiadu. Patrzy na nas cały świat. Czyli Madrid ją szantażował. Moja mama nie ma pojęcia, co robi. Myśli, że Facundo Madrid to zwykły człowiek, ale on jest groźny i ma dużą władzę.
to było odważne. Nie każdy podjąłby takie ryzyko. Masz rację, jest bardzo odważna, ale też naiwna i niewinna. Myśli, że wszyscy są tak samo przyzwoici i dobrzy, a to nieprawda. Ale ja się z nią zgadzam. Oczywiście, bo jesteś dokładnie taki sam. Ale życie takie nie jest. Świat jest stworzony dla bystrych ludzi, którzy nic dla nikogo nie robią. Myślisz tak, bo wybrałaś taką drogę. Ale są tysiące innych sposobów. Też myślałam, że życie jest sprawiedliwe. Aż zobaczyłam, że prosta ścieżka, jak ją nazywasz, prowadzi do nikąd. Przecież nie wszystko idzie ci dobrze, za to twoja mama dużo osiągnęła. Gdyby było więcej ludzi takich jak Estrella, świat byłby lepszy. Ej, loka! Hej, wariatko! Spójrz na ten krawat, podoba mi się. O co chodzi, na litość boską? Chodź, paniusiu, powiemy ci. Hej, mówię do ciebie. Nie przyspieszaj. Pomocy! Chcą mnie okraść, pomocy! Ci ludzie chcą być jak bohaterowie i cały czas chcą sprawiedliwości. Ale w końcu są policzkowani za swoją szczerość. Trzeba pomyśleć, jak można pomóc twojej matce. Nie mam pojęcia. Musisz jakoś przekonać Madrida, by jej nie nękał, by nic jej nie zrobił. Bardzo się boję. Nie ma czasu na strach. Zacznij myśleć. Tych ludzi interesuje tylko kasa i władza. Musi być jakieś wyjście. Facundo nie jest taki, on jest inny, ma swoje własne zasady. Co było z tobą? Co zrobił Sandrze? Bez problemu, pozbywa się każdego, kto stanie mu na drodze. Moje żebra. Pan Facundo nie lubi wścibskich ludzi. Nic nie powiedziałem. Mało ci. Nic nie powiedziałem. Przestańcie. Wystarczy już. Przestańcie. Przepraszamy naszych widzów za problemy techniczne. Kończymy wywiad z Estrellą Soto. Chcę prosić wymiar sprawiedliwości, by zajął się tymi przestępcami. Muszą zapłacić za to, co zrobili. Bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzenia się publicznie. My też dziękujemy. To się może bardzo źle skończyć. To proste, zrobiłam to, co musiałam. Nie bądź taka niewinna. Myślisz, że Madrid jest wolny, bo prawo zapomniało o jego nazwisku? Ten człowiek jest chroniony, nikt nie może się do niego zbliżyć i go dotknąć. Jego czas się skończył. Po mojej wypowiedzi wszyscy będą wiedzieć, kim on naprawdę jest. Estrello, posłuchaj wreszcie. Facundo, Madrid nie tylko szantażuje, ale też zabija. Więc idziesz ze mną bez gadania. Nie rozumiem tego. Ja tylko walczę o nasze prawa. Czego ty nie rozumiesz? Zastraszyli cię, ale nie zabili, tylko dali możliwość opuszczenia kraju. Czyli mam korzystać z możliwości? Tylko tego brakowało. Zostaniesz w domu Santandera, póki nie złapią Facundo Madrida. Przepraszam, ale nigdzie nie idę. Nie bądź taka naiwna, Estrello. Zrób to dla tych, którzy cię kochają. Madrid zostanie złapany. Jestem pewna, że ten człowiek skończy w więzieniu. Wciąż tu jesteś. Powiedz, czy rozmawiałeś już z Palomą? Czy myślisz, że przekonasz mnie tym wyglądem wiejskiego rybaka? Chcę tylko z nią porozmawiać, zobaczyć ją, powiedzieć, że...
Guzik, prawda? Doskonale wiem, że zadajesz się z Christiną, więc nie mów mi bajek, że chcesz wspierać Palomę. Christina nie ma z tą sprawą nic wspólnego. Nie obchodzą mnie twoje dziecinne podchody. Nikt nie zmusi mnie do mówienia. Nie puszczę pary z ust, nie powiem ani słowa. Palomierze, może na mnie liczyć. Chyba wyraziłem się jasno. Zadzwoń do niej. Powiedz jej, że tu jestem. Niech sama zdecyduje, czy chce mnie zobaczyć. Idź męczyć kogoś innego. Ja nie mam dla ciebie czasu. Wyjdź stąd. Wyjdź teraz, albo cię wyrzucimy. Realizacja. Studio Red Carpet. Tłumaczenie Sylwia Sadowska. Czytał Patryk Bartoszewski.